Jestem co widzisz, mojego filmowania to jest teraz takie rzeczy. A czy jest nagrywa? Filmujesz i nie wiem, co nagrywam. Po prostu to jest... Nie wiadomo, czy się w ogóle nagrywa. Nie, no nagrywa się, patrz ile filmów jest, 14, to ten. A jak jest to mistrzowa, jak się robi? Nie powiem ci nawet. Miał 3. No to... Dużo wytowanie. No tak, tyle to... 30 sekund widziałem, to taki wizjerek to był, ale jeszcze kolejny... Jeleń, tam następuje nawrót, tutaj powrót, na lądzie zawodnicy kończą pierwsze okrążenie i takie dwie pętle wykonują i następnie po 45 km ponownie tutaj się zjawiają w boksie rowerowym, aby wybiec na ostatni odcinek 10-kilometrowego ponad biegu. Wstępniak numerem 74. Stasiu Zajbet jest nawet naprawdę mocno w czołówce. Teraz jest w okolicy, żeby można będzie porozmawiać z zawodnikami, zawodniczkami, którzy są znani nie tylko z tras triatlonowych. No i teraz tutaj będzie ich coraz więcej. Oni się spieszą, oni starają się jak najszybciej ten rower
prowadzić i wybiec z tej murawy stadionu jest Robert Kochanowski z numerem 160. To nasz zawodnik ze Szczecinka. Dobre miejsce, Robert. I kolejni zawodnicy. Wszyscy muszą być dokładni do pokażeni. Tam zapięty i po wyjeździe za taką belką katedrę. Pomijam rondo. Pomijamy rondo. Pomijamy rondo. Rondo omijamy. Pomijamy rondo. Jak sądzę, właśnie te dwie pani będą tutaj organizowane o zwycięstwo końcowe. A wśród panów, to może być ciekawie. Na stadion Ośrodka Sportu Rekreacji, stadion miejski imienia Kazimierza Czesława Lisa. No, na razie zawodnicy tutaj starannie starają się, aby nie zwracać na siebie w szczególny sposób uwagi przez sędziego. Zawsze jakieś uwagi, aby wszystko dotarło, wszystko pod kontrolą. Biegną niektórzy, ten grymas mają taki jakby zmęczenia na twarzy, ale generalnie wszystko okej. Okay. Z całej Polski przyjeżdżają, aby kontynuować swój start, aby lecieć pełnego Ironmana poprzez te cztery cykliczne starty. Malborku, Szczecinku, Wrachowie i Leśnina. Już coraz mniej rowerów w boksie rowerowym, a na trasie zawodnicy są 27 minut. 55 sekund, ale dobry czas. Tak chcieliśmy około 50 metrów Wiszowa. No i dobrze, że będzie widzieć na samej końcówce rozstrzygał o zwycięstwie. Czy 250, czy też będzie w czołówce. Oni są jedną wielką przyczyną. No i tu możemy nadmienić, że niedawno w Olsztynie na Światonie Elemental, Kwiatom Olsztyn, firma Elemental, Holding Elemental zaprosiła najlepszego zawodnika na świecie, Andrasa Jaoleta, który ma czas na pojedynki. Mateusz, to była formuła drafty. Kiedy można było jechać po pole i Mateusz się specjalizuje akurat tym, a ja jeździ na swoją wozyć. Natomiast Raet startował tydzień wcześniej na Majorce, na Kalnej Połówce i tam był trzeci. Troszeczkę trudno się kiedyś. Jasne, my to podziwiamy i nawet tych zawodników i zawodniczki to podziwiali, gdyż oni tydzień temu w Malborku na takim samym dystansie się zmagali, a niektórzy... Pamiętam, tam byłem jako jeden z trenerów reprezentacji. Piotr Netter prowadził tego zawodnika. Dzisiaj pan Piotr Netter jest tutaj, jest głównym naczelnym trenerem Akademii Triathlonu i to on współpracował z Michałem. Michał lubi tak sobie cztery razy więcej.
zrobić jak dzisiaj. Tak, dzisiaj tutaj w czasie tych zawodów wiele znanych postaci, nie tylko tych, którzy startują ze światowej.